Cześć wszystkim, mam na imię Wiktoria i witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Tak jak już widzicie po tytule, dzisiaj zapraszam Was na unboxing oraz przegląd rzeczy ze sklepu Silk Silky. Będą to jedwabne akcesoria do spania oraz ubrania. Oczywiście wszystkie rzeczy będę przymierzać na sobie, żebyście mogli zobaczyć, jak one się prezentują na sylwetce, a linki do tych rzeczy postaram się pozostawić w opisie pod tym filmikiem, więc jeżeli będziecie zainteresowani, to zapraszam Was tam. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, to róbcie sobie kawkę, herbatkę i lecimy dalej z oglądaniem. I na sam początek mam Wam do pokazania jedwabne akcesoria do spania. Zaczniemy może od takiej oto przepięknej poszewki w złotym kolorze, tak ona się prezentuje. Na stronie Silk Silky znajdziemy bardzo duży wybór wersji kolorystycznych, więc jeżeli będziecie zainteresowani, to zapraszam Was tam. Moim zdaniem ta poszewka prezentuje się bardzo elegancko, bardzo stylowo. Jest milusia w dotyku i spanie na takiej poduszce to sama przyjemność. I zanim oczywiście dostałam tą paczkę, to przeczytałam sobie kilka artykułów na temat jedwabiu. Przede wszystkim jest to materiał polecany alergikom oraz osobom, które mają problem z astmą. Ten materiał bardzo korzystnie wpływa na kondycję skóry oraz włosów, niweluje oznaki zmęczenia, poranne zmarszczki senne oraz puszenie się włosów. Również pozwala skórze oddychać, przez co ogranicza pocenie się. I jeszcze jedną bardzo fajną właściwością jest to, że na przykład kiedy jest nam gorąco, ten materiał chłodzi i na odwrót, kiedy jest nam zimno, on ogrzewa. No a jeżeli chodzi o cenę tej poszewki, to za tą poszewkę zapłacicie jedynie 95 zł. Kolejna rzecz, którą mam Wam do pokazania, będzie to jedwabna opaska na oczy. Mam ją w czarnym kolorze, tak ona się prezentuje. Z tyłu tutaj mamy elastyczną gumkę. Ta gumka jest regulowana, dzięki czemu możemy ją dopasować do siebie. Ta opaska idealnie się sprawdzi do spania, do zrelaksowania się po ciężkim dniu pracy lub również możemy ją zabrać ze sobą w podróż do wypoczynku w autobusie, pociągu, w samolocie. Ta opaska delikatnie chłodzi, dzięki czemu bardzo dobrze sobie radzi z opuchlizną pod oczami. Następnie mam Wam do pokazania dwuczęściową piżamkę w czarnym kolorze i właśnie tak prezentuje się góra od tej piżamki. Mamy tutaj rozkloszowany top na bardzo cieniutkich ramionczkach. Oczywiście ramionczka są regulowane i z przodu, tak jak widzicie, mamy tutaj fałkowy dekolt. Już Wam pokazuję, jak prezentuje się dół od tej piżamki. Tutaj mamy takie oto krótkie spodenki z wysokim stanem. Te spodenki przepięknie wydłużają nogi. W pasie mamy elastyczną gumkę oraz bardzo fajną kokardkę. Na przybitkach oczywiście wszystko zobaczycie. Dalej mam Wam do pokazania taką oto apaszkę w bardzo fajnym perłowym kolorze. Ta paszka będzie idealna na wiosnę, bo dzięki swoim właściwościom potrafi skutecznie chronić przed chłodem. Więc tutaj mamy coś, co wygląda niezwykle elegancko, bardzo lekko i delikatnie na szyję, a sprawia, że jesteśmy skutecznie chronione przed wiatrem oraz chłodem. Tą apaszkę również możemy bardzo fajnie wystylizować na różne sposoby, na przykład jako akcesoria do torebki lub jako gumkę do włosów.
sam koniec mam Wam do pokazania jedwabną gumkę do włosów w czarnym kolorze. Bardzo dużo osób chwalą takiego typu akcesoria. Przede wszystkim jedwabne gumki nie niszczą włosów i po rozpuszczeniu włosów nie pozostawiają zagnieceń, albo te zagniecenia są na tyle niewielkie, że w bardzo krótkim czasie te włosy wracają do normy. Ta gumka jest bardzo fajna, nie oplata włosów zbyt ciasno, ale też z drugiej strony nie jest za luźna. W sklepie internetowym jest dostępna w różnych wersjach kolorystycznych i moim zdaniem jest to idealny gadżet dla osób, które cenią pielęgnację włosów. To już byłoby wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Koniecznie napiszcie w komentarzach na dole, jaka rzecz spodobała się Wam najbardziej. Będę również bardzo wdzięczna za każdą łapkę w górę oraz każdą subskrypcję. No i widzimy się w kolejnych filmikach. Pa, pa!